Cześć wszystkim, z tej strony Power i witam was w kolejnym odcinku Batmucha. Tak, musimy się wydostać z tych kurwa jaskiń, tylko nie pamiętam jak się stąd wychodziło. O, zagadka Riddlera, co? Dobra, to Jezu, Batman, co ty robisz? Dobra, tędy? Gdzie jest wyjście? A tu jest jakaś zagadeczka. Patrzcie, tak sobie leży swobodnie, kurwa. Dobra, zbierzemy sobie. Nie wiem, czy to mi daje te jakieś punkty, tak jak w Asylum. Gdzie jest to jebane wyjście? Na górze? Może kurwa i na górze. Bo ni hu hu nie pamiętam. Bardziej z tej strony, czy jeszcze wyżej? A, dobra. Po gargulcu. Na tej guzie mi się nie spodziewał. Chcę zagadkę ściągnąć. O, pięknie, batuch. Dobra. Gdzie dalej? Na lewo. Fajnie, że tutaj sobie mogłem podlecieć, tak, nie? Tutaj, tutaj. Okej, okay, dobra, jestem. Jakoś się udało. Nie musiałem tych lin wystrzeliwać nawet, bo sobie podleciałem. O dziwo. Dobra, tam jest kolejna zagadka do wzięcia, ale to chyba będziemy musieli mieć jakiś inny bajer. Do tego. Znaczy pewnie z jakiś ten zamrażacz kurwa Freeza czy coś, z tego co mi się tak kojarzy. Dobra i stryk. A, tu jest zagadka Riddlera, dobra. No, zamknęło się, no nie, dlaczego? Myślałem, że zdążę. Bo tu jest wyjście. Jeszcze mnie zakłócają, co? Ale cwanie jakie. A czy ja tu ich wcześniej nie wygryzłem wszystkich? Dobra, tamten coś skanuje, czekajcie. Czy ja miałem kurwa usprawnienie co do. Dobra, mam blokadę broni w zakłócaczu. A to mogę. A dobra, to mogę odblokować dopiero. Kopnięcie w locie. Dobra, mam antytermowizję, no to spoko. Gdzie ten kurwa kutasz, co mnie zakłóca? Tu jest. Okej. Okay. Zdejmiemy go po cichu. Tam stoi kolejny kurwa ziomek. Ale nie wiem, czy to nie będzie zbyt ryzykowne, sobie wiecie, przychodzi cały pociąg. Dobra, przynajmniej już mamy ten wgląd na to, co tu się dzieje. Mamy 5 uzbrojonych ludzi ogólnie, co? 3 ludzi z termowizją. Jak oni tu są, to ja się nie mogę za bardzo ruszać. Jak będą skanowali. To mam jakiś 3, nie wiem, czy to są więźniowie. Czy kto to tam jest? Tutaj jest 2 ludzi tak dosyć dobrze przygotowanych na moje nadejście. To się we 3 tutaj zebrali. Dobra, lepsza rozkmina. Na sam początek widzę. Ten sobie wskoczył tu na pociąg. Ten wchodzi po schodach. Mogę mieć nadzieję, że będzie przechodził pode mną. To go sobie podwiesimy. No. W pobliżu nikogo nie ma. To w razie co zdążę uciec. Tylko żeby on tu podszedł bliżej. O, właśnie. Co
sobie spierdolimy nawet kurwa gdzieś tu na drugi koniec całkiem, nie? Dobra, ten pobiegnie tam do niego, czy nie? Pobiegnie, no tak to mi być jeszcze poszedł do niego, go po cichaczu zdjął. Zakładam, że tam będę musiał przejść jakoś przez tą kurwa ściankę drewnianą. Czy jak ona tam jest, wiecie, przeskoczyć tak przez nią. Aha, no chłopaki, musicie się postarać bardziej. No teraz kurwa lipa, że idą oboje w tą samą stronę, chociaż może i nie do końca lipa. To sobie tego zrobimy. Styk. Podlecimy sobie tam gdzieś, w bezpiecznym miejscu na razie, bo wiem, że on tu podbiegnie zaraz, nie? Dobra, tam ci też ruszyli, to nie będziesz chyba większy problem. A tu się ta obroża śmieszna chyba za... Nie, nie mają tych obroż, to kurwa w Asylum były obroże. No, ranny, ale czy oni obaj pobiegną tam dalej? Chyba nie, to będę miał okazję go zdjąć w sumie. Na, Batman! No i pstryk, spadamy stąd. Oni tu się kurwa rozbiegli, cwaniaczki. Nie zostało mi dwóch, elegancko wszystko wyegzekwowane jak na razie. Nawet nie wiedzą gdzie jestem. Trochę, wiecie, oczy sobie stroję, bo kurwa za dużo w tym trybie jest strasznie taki jaskrawy, taki, wiecie, oczojebny, nie? Kurwa, odwrócił się, no. Kutafil jeden. Się kurwa musiał odwrócić akurat, no. Raptem zdążyłem kurwa sobie zeskoczyć. Dobra, YOLO. Tego dobiję. Sobie wskoczę. I kopnięcie w locie, bo to ostatni. No, knockout. On się zwiksował jakoś na ławce dziwnie i batuch podskoczył, ale nie wiedział co się dzieje, nie? Tu piszczy. O, następny poziom. Lubię następne poziomy. Atak falą uderzenia. Może kurwa coś z gadżetów? Kurwa nie tym. Zakłócasz broni. To by mi się przydało. Tak? Tak. Ja powinienem sobie inwestować te pancerze, to wiem, że to mi się przyda, ale chyba jeszcze znajdę na to trochę czasu. No, tu są miękkie panele podłogowe, a tam są kolejne, jakieś starczą na mnie czekają cwaniaczki. Boże, batuch, gdzie ty idziesz? Czekajcie, a czy tą zagadkę będę mógł sobie rozwiązać? Mogę, o, świetnie. Lekkość. A tu się przynajmniej mogę kurwa normalnie jakoś puścić. Pamiętacie, chyba to w Origins tak miałem, że czemu tak gra mi tak laguje? Boże, mam takie czasami dropy klatek normalnie potężne, że ja nie wiem co się dzieje. Kurwa, nie pazur to. They've started using shields. They'll block head-on attacks, but that shield can't protect them from above. Where'd Joker get these things from anyway? It's the bat. Yeah. Kurwa, co ja robię? Pomocy. Dobra. Teraz tylko nie dać im dojść do tarcz z powrotem.
Nie ma tarczy, kolego. Ten uparty, kurwa. A przez całe pomieszczenie dosłownie przelatuje. Potem padł, padł i padł. Cwaniaczki z tarczami sobie biegają, nie? Tędy do wyjścia? Kurwa, nie pamiętam. Wiecie co? Poczekajcie może chwileczkę. Aha, dobra. Nie mam tutaj ustawień graficznych, to bym musiał, wiecie, wyleźć z gry całkiem i wejść jeszcze raz. A nie będę tego teraz robił. Trudno, pomęczymy się. Znam, że siadę nagrywał 3 odcinki, siadę męczył 3 odcinki. A co? Po co sobie ułatwiać, nie? Nie ma przejścia. Muszę chyba tutaj na lewo. Słyszę tutaj jakąś kurwa gryzi szczękę. Pieprzo. No, kurwa, batuch. Nie mógł, kurwa, nie wiem. Ktoś się wiksił dziwnie. Batman 1. Dobra. Ale jest jakieś kolejne, tak, wyzwanie człowieka, zagadki, podobnie jak i walka z Asylum. Dobra. Musimy stąd wyjść. Tutaj widzę, kurwa, jakiegoś dużego gościa. Jeden człowiek, zagadka. Czekajcie, dwóch starszą, jeden w pancerzu, co? Czego będę mógł tak od razu sobie znokautować tego tutaj? Mi ci starczą będą wkurzać. Ej, przecież kontrowałem. Tego tylko skontrujemy. Niech on nam wyjawi swoje sekrety. Tak, potrójna kontra poszła. O kurwa, człowiek starczą. Nie. Double. Za późno kontra poszło. Pyk, 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 pyk. Tu gościa trzaśniemy, tu trzaśniemy, tu skontrujemy. Ja muszę, wiecie, się bardziej skupić. Tak, szczególnie jak sobie tak powtarzam, co mam robić, to mi jakoś, kurwa, to lepiej idzie. No, dobra. Kolej starczą. Przy okazji kolej człowieka zagadki. Tutaj, kurwa, ogłuszenie, tu kontra. Elegancko, jak na razie idzie, bez większych problemów. Kontra. O kurwa, kontra, kontra, dobra, gdzieś przeskoczyłem. O, pałą go, pewnie. Tutaj gościa rozbroimy. O, dobra, tu nie zdążyłem. Kontra. Gościa trzask, o, kontra. Kontruj. Tych ogłuszymy, tego rozwalimy, tego ciach, rozbroimy gościa. Przesłuchaj, okej. Tell me everything you know about Riddler. Riddler? Yeah, no problem. Thanks. Dobra. Muzyko skończy się. Gdzie mam iść? Gdzie mam podążać? Ale tu jest jakieś dwie zagadki po lewej mam dla Batmucha. Z czego jedna jest tutaj, nie? A jedna znają życie, muszę sobie rozszyfrować. Wiecie, tak przy okazji będę sobie czasami tam ściągał te zagadki. W sumie w Arkham City mnie tak nie będą, nie interesują, jak będą mnie interesowały w Arkham Knightie. No to musiałem sobie rozszyfrować, żeby wyjść. Nie wiem. Nie, to jest. Jak nic, to jest loga po zagadkę tylko. Też może to było, wiecie, wejście na górę, nie?
do wyjścia. No właśnie, bo jesteśmy już w załupę. I don't get it. Why would Strange arrange for the mayor to be sent there? Scrub that. How the hell did Strange even manage to have the mayor arrested? I don't know, Barbara. But I am going to find out. Dobra. Przesłuchaj Quincy Sharpa i zdobądź informację o Hugo Strange'u. Czy to jest bardzo daleko? Czekajcie, czy tutaj tak, tu łazi jakiś koleś z bronią. Tak więc ja się muszę, wiecie, też mieć trochę na baczności, nie? To jest kolejna zagadeczka jakaś. Jebać ją na razie. Będę miał takie, wiecie, w większych tych, kurwa, metropoliach, znaczy... Metropoliach, kurwa, to jest znowu źle powiedziane. Tu są ludzie z bronią, co? Widzę, że mogę sobie... tak? O, diem. Paru się tam rozbroiło, aż nawet z radości. Czy mogę jeszcze raz porazić? A, to razi broń, co? Dobrze wiedzieć, tylko nie się tam dozbrajają, staniaki. O, namierzyli mnie, niedobrze. Czy tu nikogo nie ma? Pomyślmy, no bo muszę tu zejść na dół, bo znaczy będę musiał zejść na dół. A oni tam są z bronią, nie? Dobra, podejdą zaraz bliżej, idioci, to ich znowu porazimy. Dobra, może zrobię atak z góry po prostu. Nie, oni się zdążą chyba uzbroić, ale też będę ich kopał. Wszystkich po kolei, bo ten i może będzie im po prostu broń wypadać, nie? Kontruj, kontruj, batu. Ten ma broń. Ten tu broń będzie podnosił. Nie ma, giver, nie ma, panowie. Zanim przeładują, to się trochę schodzi, tylko Batman za bardzo nie chce jakoś do nich doskakiwać. Kurwa. No, z kontrami nie wyrabiam. A dobra, poszła w końcu kontra. Oni też za nim wycelują, wiecie, te sprawy, nie? To padł, padł, padł. Ktoś jeszcze został? Tutaj jest koleś. Padł. No i ostatni, okej, okay, udało się. Życiorys postaci odblokowany. Przesłuchaj. No, please no. I want to know all about Strange and how you're tied into all this. I'll tell you everything. Strange came to me back at the asylum. He told me he had friends, powerful friends, the sort of people who could make things happen. All I had to do was turn a blind eye to his experiments and work on my campaign. He said his friends would ensure that I won. Who are they? I have no idea. I never met them. They funded everything. Money was no problem. All I had to do was set up Arkham City and put Strange in charge. It made perfect sense. The scum of Gotham needed to be punished. It would be my legacy. Strange has been removing anyone with evidence against him and sending them into Arkham City. Enjoy your legacy. Zostawisz go na budynku. Bruce, no, jakoś chyba tam zajdzie, nie? Spikes in your suit's biometric analyzer. Your health. It doesn't look good. I just had a chat with our old friend Quincy Sharp. He confirmed that Strange is working with someone else. I'm going to find out who. What are you talking about? You need to get that blood to freeze now. I will. I just need to. No, you don't. You need to go back to the GCPD. Please, Bruce. For me? No, dobra. To na komisariat. Look at you. All
Komisariatu chyba stąd nie jest daleko, na szczęście. Naprawdę, przydałaby mi się wyrzutnia tych kurwa haków. Znaczy... Wiecie, żeby mnie wystrzeliwywało w powietrze. Dlaczego do tego gargulca? Do tego chciałem. On jest taki obstrzony w zagadkę. Well, two can play at that game. Try and get back to that double-crossing snowman in the GCPD without my guys blowing your pointy head off. I double dare you. Hmm. Wyzywa mnie, co? Nie wiem, czy ja chcę być teraz wyzywany w jakikolwiek sposób. Trzech ludzi, dwóch z bronią. Tam też jakiś ludź z bronią. No, podejdziesz tu, podejdziesz tu. Się kurna przesmyknę się na drugą stronę całkiem. Jednego sobie zdjąłem, tak całkiem po cichaczu, nie? Te sobie łażą, mnie szukają, a ja będę kurwa zapierdalał wokoło budynku. O, będzie nakaut z grzymsu, będzie nakaut z grzymsu. Nie, nie będzie. Będzie cichy nokaut. Ping! Nie ma gościa. Tamten, żeby mnie tylko nie wylukał, to będzie kurwa fantastycznie. Schowam się tu. Chodź, 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 przesłuchaj. O, pięknie. No, jak go wyrzucił śmiesznie. Tell me what I need to know, or get ready to hurt. Please don't hurt me. I'll talk. Of course you will. Nie zostawił go na mnie. Czekajcie, zobaczę tą misję poboczną. Bo... Hey, Batman, can you hear me? It's Officer Jones back at the museum. Hope you can hear me. I'm using one of the radios Penguin's crew are using. We found something in Penguin's stash that the boys think you might be interested in. We hold up in the Iceberg Lounge. Swing by and we'll show you. Mhm, to jest misja poboczna. Tutaj mamy... Niezidentyfikowana ofiara morderstwa, zakładnik człowieka zagadki... Nie no, dobra, ja na razie do siedziby Gotham bym się chciał dostać. Po prostu na razie wejść. Siedziba go tam jest tam. Do tych tutaj na dachu chyba nawet się nie muszę nimi do końca interesować. Chyba, że zaczną do mnie strzelać z dachu, jak się będę z tamtymi napierdzielą. Tam nie ma ludzi z bronią? Nie, no to świetnie wręcz. To mi się podoba. Dobra, tu robimy ciach, kontra. Pyk, pyk, pyk. O kurwa, dobra. Tutaj, o kurwa, ej, double kontra miała być, halo. Kurwa, za dużo tu was. Nie ogarniam ludzi. Tak, rozbroja ich z tych tarcz wszystkich. Kurwa, ten jest ten opancerzony frajer, no. Dobra, kurwa, tu się skontruje, tego się uderzy, tego się trzaśnie, tego tak. Tutaj chwilę rozwałki może. Kurwa, kontra, kontra, kontra i jeszcze raz kurwa kontra, no. No i miało być z tym. Halo, kurwa, gro. No. Napadł. Ja muszę ich sobie, wiecie, rozgesić trochę, bo nie ogarniam ich do końca wszystkich.
Jak jeszcze sobie tarczę wezmę, to już w ogóle jest fantastycznie. Kurwa, nie dowcisnąłem. No. Teraz mi zajebiją, no. No i kurwa, chuj. Chuj, no. Całkiem się nie wiem, no, rozprogramowałem się, no. Spróbuj ponownie. Tylko gdzie mnie gra zrzuci? A, żebym miał łatwe wejście na komisariat. Aha, jestem tutaj, co? Znaczy, ja mam ich sobie jakoś, nie wiem, kurwa. Tego sobie wzykniemy na samym wstępie. Tego pierdolniemy od razu. O, kurwa, dobra. Daj mi tu beczkę jakąś wybuch. Chciałbym omijać tego typa. Dobra, tutaj w miarę im nie dać do tych tarcz dojść, nie? Skontruję. Ten tu jakąś skrzynkę mi tu podnosi. Nie, 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 kolego, nie, nie, nie. Nie ma tarczy. Kurwa mać. 10 kurwa podbiega, ja nie nadążam z kontrami, no. Kurwa, i nie tego przeskoczył, co potrzeba, no. Ten leży, ten się skontrował, ten się skontrował, tego od góry. Dobra, skontruję gościa na razie. A, tutaj już ten starczą leży po prostu, co? No dobra. No i dobijemy teraz. No poszło kurwa o wiele lepiej, no. Nie wiem, jakoś wcześniej kurwa w ogóle się... synchronizować z Batmanem się nie mogłem. Dobra, wejdziemy sobie na komisariat. Wszystko już chuj zamrożone. Dobra, i zakończymy sobie w tym momencie. Nie wiem, czy to się nie będzie działo większego. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bye bye.